un chemin, il y a une escarpe. Ok, to zaczynamy. Teraz z tego GameStick'a. No może na pierwsze oginie jakieś nawalanki. Zaraz zobaczymy sobie może co on tu oferuje dalej, tak? Ale może kiedyś Street Fighter na początku czy cokolwiek. Zobaczmy po prostu jak to działa. Thank you.
in 1996. Ha!
Ну да, про собак, что мы говорили, спас еден. Thank you.
Welcome to the Adventure Arena. You can travel around this area and practice your driving skills. The dots and stars on the map represent warp pads, which lead to races. When they flash, it signals. To access a racetrack, drive onto a warp pad that has an active warp vortex, and it will take you to the track start line. Finish a track in first place to win a trophy. As you collect more trophies, other tracks will turn on and open to you. Good luck, and drive fast.
Yeah.
ее, че работа в Искарзвар. Yay!
ゲームを始める。Strong. This should be a good fight. Yeah.
Ha ha!
Ну, это такие Game Boy Advance, бачуме. Także widać mniej więcej jak powinna wyglądać. To jest fajne nawet. A może sobie palimy Donkey Kong Country 3. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
sami się, czy ci na przykład przełączają na inne tytuły? Jeszcze jest lekka przykinka. Europejska scena.
Magimab.
To przykład Grosbo Jazusa, F1 Racing, oczywiście się robiono na inny tytuł. Podruga Mario.
Что-нибудь по-другому coś te gry nie wchodzą.
Atari.
to będzie Pac-Man teraz w wersji tarynkowej. No dobra, zobaczmy, co jest ten Arlight. Bardziej kojarzę Riverlight.
klas, jeden z klasyków, z Atari, Boulder Dash. Tam Boulder Dash.
Fight!
Okej, znajdę się do następnego. Dzięki za dziś.